Chce mi pani powiedzieć, że facet, który nielegalnie pokonywał granicę polską, co jest przestępstwem z punktu widzenia polskiego prawa, tak, za to, że podczas tego nielegalnego dokonywania przestępstwa po prostu, złamał na własne życzenie stopę, za to polski sąd nakazał wypłacić mu 250 tysięcy złotych. Czy ja to źle zrozumiałem? Nie, dobrze pan to zrozumiał, panie redaktorze. Zrozumiał pan to dobrze. Jest oczywiście oburzenie w Polsce, bo to jest skandaliczne absolutnie co do kwoty i co do tego, w jaki sposób, za co mu to zostało zasądzone. To jest raz. I raz i dwa. To nie jest oczywiście, wyrok w USA oczywiście nie jest wyrokiem ostatecznym i mam nadzieję, że nie wiem, kto był z drugiej strony. Straż Graniczna najprawdopodobniej, że odwołają się tego do najwyższego, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo to jest po prostu kpina. To jest po prostu plucie Polakom w twarz. Plucie Polakom w twarz. Oczywiście podpisane też zostały papiery, on dostał też ochronę w Polsce i teraz gdzieś sobie, nie wiem, czy on był z Egiptu, czy z Afganistanu, nie wiem, gdzie on się teraz znajduje, ale jest w Polsce, jest pod ochroną i tak się pluje Polakom w twarz.